mojego starszego syna. I ja coś tam chowałam w bagażniku, żeby się tak zadziało, że się na mnie ten bagażnik zamknął. Jezus Maria. Tak, ale byłam dosyć głęboko w bagażniku, więc... Spadłaś i... Prawie spadłam, nic mi się złego nie stało. Niebezpieczne, że tak powiem. Może zanim zabiorę śmieci do brzega. Do zobaczenia. Cześć. Nie, ja już tak daleko bym się nie wyszła do mojego rodzinnego. Pan Krzyżową. Krzyżową. Cześć. Do zobaczenia. Pa, do zobaczenia. Fajnie. Oby nie zapytać się lat, może nie wiem. Za jakiś, nie wiem. Zajmę się tutaj za miesiąc. Za miesiąc. Dwa. No, za miesiąc. Że tutaj do nas, że tak powiem, będzie miał ochotę. Tutaj ma Ryszowi, tutaj otworzymy tutaj status rezydenta, także damy kluczyki. Koro, wreszcie się do... Trzymaj się zdrowo. Trzymaj się też. I to jest zdrowo tak podwójnie nawet. Nie, znaczy ja chętnie mi została, ale moje dziecko rano nie będzie miało tam jeszcze 3 miesiące. 3 lata. Nie będzie tak, że mam okres sobie. Walczę go widzę. Jedno dziecko mi wyrosło. No to co? Ten. Następne. Dzieci są najważniejsze. Oczywiście. Dzięki. Również. Do zobaczenia. Zapraszam tutaj. Też dziękuję. Jeszcze będę mogła. Mimo, że mieszkam już też 15 lat, to siedziałam. No bo się tak kryją w tej, że tak powiem, no się nie po prostu, no, a, w ogóle. Po ciemnych zakamarkach się nie szlają. Porządna dziewczyna. No. Tego się trzymajmy. Dobra. To my tutaj poczekamy. To jest miejsce dla porządnych dziewczyn. Jeden mężom. Tak, moi drodzy, otwaliście. To jest bardzo dobre piwko. Policzka. No powiedzcie, że. Proszę? Bardzo. No, takie wiesz, delikatne, ale jest tylko w jednym sklepie. Specjalnie dla was takie nie sprowadzają. Ja mówiłam taki plan, żeby tutaj swoje piwo robić, zacząć robić piwo, sprzedawać. To chyba nie jest takie proste, nie? Czy ja się tak nie znam, ale taki kolega mówił, że to jest proste, że to są takie specjalne zestawy, kupuje się, wiesz, piwo, wiesz, to tydzień, czy dwa, to dwa, tak, fermentacja. Tak szybko? Czy może trochę więcej? Nie wiem, ja się inaczej, nie, przepraszam, nie wiem tego końca, ale jakoś to można, wiesz, to... ogarnąć. Kolega ma tam taką przestrzeń większą, że można tam poukładać te display. Spoko, tutaj pod tymi kongami ukryć. To są takie surmy, takie, już, takie baniaki, to każdy jak to, bo te są, te fajnie wyglądają, a te surmy są takie, no, aluminiowe, wiesz, tutaj jest taka czerwona skóra, a po bokach takie aluminium, takie, no, takie taki metalik. Ale każdy jak to wychodzi, to każdy się to wydaje, że zawsze są takie baniaki z bimbrem. Zimno? No to tak Kasia na co dzień chce chodzić. W takich ciepłych strojach. Co dziewczyny? Mamy nadzieję, że dziewczyny mają listę. Dziewczyny mają listę. No ja tak podejrzewam. I przewidzieliśmy też zmiany czasu. No właśnie, tutaj to jest twój dłuższy koncert, słuchaj. To nie jest przypadek. No, jest, właśnie. Ale potem ktoś to będzie musiał pociąć na YouTube na kawał. Pomyśl o tym. Na czas, nie? No i to 150, 152. Już kurczę, ale gościa. Dobra. A on tutaj ten chłopak siedzi pod ścianą.
ściano, to jest... To też tak się przypią z ulicy, wiesz... Ja go kojarzę właśnie z tych waszych filmików. No, on jest, to jest Omar, on jest z Mosulu, z Iraku. A to że tak powiem... Jakbyś mu zagrał coś na gitarze takiego, wiesz, takiego romantycznego, to będzie wymyślał wiersze po arabsku. No właśnie, tak by no może, może. Bo to pamiętam, że na czymś klasycznie tak było, nie? Tak, tak. Ci Czesi jak przyjechali. Czesi, tak, no. To pierwszy raz właśnie. Jakiś taki performance ujawnił się. A tutaj jeszcze przychodzi taki gościu, Bernd Brecht. On miał być dzisiaj. Kurczę, to jest model. Nie wiem, czy to jest. Słuchaj, Bernd Brecht to jest... tajemniczy człowiek. Ciekawy człowiek. Pojawił się niedawno. Nie wiem, jak on się... To on się nie zrobił, Bernd Brecht, nie wiem, Stefan jakiś tam. Ale w Kipeli nawet. Proszę? W Kipeli nawet, żeby pod Bibulą napisał. Tak? No. Ja właśnie przez przypadek, bo tak kiedyś zobaczyłem, że tutaj no, na jakimś koncercie, potem wsiadał z tym didgeridoo, improwizował i takie rzeczy. Tak nie zastanawiam, co to jest, nie? Potem na jakimś waszym filmiku było podpisane na jednym, że to od razu na Google i prawda, i coś, że to jest, wiesz, kompozycja, tam jakieś fotografie na drugą performer jakiś nie pisz sobie, zobaczysz, że dużo nie tak wiesz, on jest taki a lepiej, żeby się z nim dogadał. Bo ja nie znam niemieckiego. Ale po niemiecku. Ja nie znam niemieckiego, to już nie mam żadnego spotkania. Ale on tego troszkę po polsku. Ale są takie Butelka. I tak samo po angielsku. Że to nasza rozmowa po angielsku jest tak męcząca. Potem, o tutaj... Z tego co ja zrozumiałem, to w ogóle właśnie jest takim... On ma teraz taki problem dystansjalny, bo za na przykład szuka mu mieszkania, bo tam gdzieś mieszka, to dużo płaci, poza gdzieś daleko od centrum, bo źle, ale gdzieś daleko przejedzie, już teraz szuka czegoś, on spakował, dostatku gdzieś tam, już tu przyjechał kawał drogi i wyrzucił pięć do jej, wiesz, już tak, wiesz, on tak jest... Znaczy, no to ciekawe, bo powiem ci, że w innych rzeczach tak popatrzyłem, to nawet wywiadcy mi się tam były za jakieś rzeczy, może, że tak powiem. Bo ja właśnie działa się widziałem, ale widziałem go w stroju rycerza. Nie? Ale że tak powiem, nie oceniam człowieka, bo nie, ja szukam. Nagle się okazuje, że wiesz, to jest kurczę, nie jest taki przypadkowy człowiek, nie? A on tak jest nasze tak wieczny, nie jest tego, nie, że jest zagrożenie. No, to jest coś rozstawione, ale niektórzy, wiesz, przecież się tym przemieszczają na nim. A ono działa jakoś, to można coś na nim spróbować, czy masz tam go zdemontowane? Co za to? A połączyło ci się. Skończyła ci się bateria. A nie, to jest przeciwne, bo to jest bateria. I co Madzia? Co jeszcze byś chciała? A jaką piosenkę? Za mnie kim to? Ale nie było jako wiejskie. A nie, no to w sumie... Wymagiłam ci! A co jeszcze? Ale z tego co nie było piosenkę? No. Nie, no wisy muszą się powtarzać. Aha, jest tam, no nic na ten temat tak nie myślałem, ale to... Cześć, ale jest to logiczne. Jest to bardzo logiczne. A to dawno mieszkasz tam w tej gminie? Nie, od pół roku.
Because
Masz, nie jesteś głodny? Patrzcie, ile będzie. Nawet jest darbuka. No? Proszę? Darbuka. Darbuka. Darbuka jest piękna. No, lecz. Nie ma. Czyli te plaki. Nie, to jest właśnie. No. Się uderza, nie? To właśnie jakoś tak uderza. To się paluchami dużo się robi, wiesz? Jak na tabli indyjskiej. Zresztą to też jest indyjski instrument. Nie, mówię trochę. Indie też na tym kraju jest. To jest się bardziej na tablach, one mają podobny dźwięk. Może mam drugie pazury. Ja niby też mam, ale to... No nie chcę sobie złamać. Wolałbym, żeby to w tej chwili. Umar jest bardzo takim wrażliwym. Tak, tak, tak. Umar jest poet for me, tak. And I translated one of your songs to him because it was somehow similar to his poem. Yeah, this one. This one about the war. Because he writes about the war and universal values. And this is what we are talking about. Asia, powiedz Umarowi, że Mariusz słuchał Umara. Słyszałem, wiesz. Well, he said he was listening to your poems. Where, on YouTube? Yeah. Okay. Jak Czesi byli. Tak. That's good. Very good. Ale mam taki problem, że muszą tak właśnie raz, że raz. Zepsułaś już? Nie powiem w ogóle, że zepsułaś.
zrobiłaś dziurę? Taka mała, to tam nikt nie zobaczy. Dziurka? Się zaklei się. Tak, zrobiłaś dziurkę? Tak, ale Mariusz zakleił gumą do rzeczy. A, okej, okay, dobra. Guma jest dobra. A mogę obejrzeć to? Możesz, jak najbardziej. Nie. Zaznaczaj. Ja lubię, wiesz co bardzo lubię, jak jest czasami wykonawcy, a to dosyć, no zdarza się, zostawiają, wiesz, mają te swoje kartki gdzieś tam, nie, tylko te ściągawki czy coś i zostawiają, te, zapominają. Ja tu mam tam, wiesz, wysłałam taką kolejkę, ale widzę bardzo, że z tobą to nie będzie tak łatwo, to po prostu trzeba ukraść. Za książkę się wymieni. Pogadamy się. Następny występ będzie w lutym. To się mogę przydać. Aha. Co będzie? W lutym. 14 lutego gram w Krakowie. Serio? No. Pisałem ci o tym. Nie. No, ale przeszedł jest dobrze. Nie, to chyba nie. Nie dostałam. Gdzie w Krakowie jest? A kiedy pisałeś? Wiesz co, przy jakimś tam wojskowym domu. Coś tam wojskowe, coś tam turystyki. Nie pamiętam. Dom turysty. Tak, coś tam, to przy Zybitewicz. Tak. 14 lutego. Walentynki. Wiesz, te piosenki się nazywają na Walentynki. No, to tam będzie dużo krócej, nie no, bo tam będzie max z 2 godzinki grania. To się zrobi wybór z wyboru. Coś tam się podbierze. Nie wiem, szczerze mówiąc, na początek, jak zrobiłem wybór z wszystkich moich, to wyszło 70% wody, kurde, trochę dużo, nie? Ale przecież jeszcze mamy trochę czasu. No. A to ile dzisiaj było? No właśnie, potem zaczęto ograniczać, ja myślę, że z 50 może. No. Jeszcze 20. Jeszcze 20. 50 minus 50. Dlatego właśnie, że mam wrażenie, że to tyle wytrzyma. Są tacy. Ja to jeszcze wytrzymam. To jest całość wszystkiego, co się do tej pory dało stworzyć.